Nadszedł kryzys żywnościowy. Ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej odbyli nadzwyczajne spotkanie i mają uruchomić, uwaga, cytuję, mechanizm awaryjny na wypadek kryzysu żywnościowego. W oczekiwaniu na niedobory wynikające z zablokowania 40% światowego eksportu pszenicy, która nie płynie już właśnie z Ukrainy i Rosji. Producenci pasz dla zwierząt w Korei Południowej przygotowują się do ogłoszenia tak zwanej siły wyższej. Nie jest ona w stanie wyprodukować paszy bez 300 tysięcy ton metrycznych zboża, którego właśnie tego zboża oczekiwali od Ukrainy, która utknęła teraz w kryzysie, a sama ta pszenica utknęła na statkach na Morzu Czarnym. Narody zakazują eksportu, aby trzymać się posiadanych zapasów żywności. W kryzysie żywnościowym sytuacja szybko się eskaluje, a wszystko to zostało już wstępnie napisane. I mówiłem o tym w swoim odcinku. Odcinku na temat kryzysu żywnościowego, o tym, że w 2015 roku zostały przeprowadzone The Global Security Game na Światowym Forum Ekonomicznym przez Klausa Schwaba. Tam symulowano światowy kryzys głodu. A teraz przechodzimy po prostu przez ten scenariusz. Step by step. Wzrosty cen widzimy wszędzie, najbardziej dotkliwie w cenach gazu i ropy. Jednak skupię się dzisiaj również na tym jednym, na pszenicy. Cukrze, oleju do pieczenia, chodzi o ten z pierwszego tłoczenia. Rosja to największy eksporter zboża na świecie, odpowiadający za ponad 18% globalnego eksportu. Ukraina jest na miejscu piątym z 7% tego eksportu. Wrzućmy to do jednego kosza i mamy 25% światowego eksportu pszenicy, który nie działa. Łańcuch dostaw jest zakłócony. Co się wtedy pojawia? Wzrost cen żywności, co za tym idzie inflacja, co ważniejsze, potem niedobory tej żywności. Ukraina zablokowała eksport ziaren zbóż. Nie było innej opcji. Ukraina ma dzięki Morzu Czarnemu, a raczej trzem portom w Odessie, Chersoniu i Mikołajewie. A wiadomo, tam pływają teraz inne ludziki. Wszystkie trzy porty są na radarze Rosji. Ale Rosja też nie jest lepsza, bo robi kontrsankcje na kraje byłego Związku Sowieckiego. Kontrsankcje wynikające z właśnie eksportu pszenicy. Czyli w skrócie, w ciągu jednej nocy zginęło nam prawie 25% światowego eksportu pszenicy, produkcji zbóż instant. I wiadomo, że się to odbije. Jednak na jakich państwach odbije się to najmocniej? Mam tutaj przed sobą przygotowaną tabelę największych importerów zbóż na świecie. Na pierwszym miejscu Chiny, drugi Egipt, trzecia Indonezja, Hiszpania, Holandia, Turcja, Tunezja, Bangladesz. Jakby widzicie na tej tabeli tendencję do tego, że głównie te zboża kupowane są przez kraje afrykańskie, które prężnie się rozwijają. Mają fajną gospodarkę, która się prężnie rozwija, fajne prognozy na przyszłość i ludzi. Ludzi, których trzeba wykarmić. Te państwa zaczynają cierpieć, ale może o samych państwach afrykańskich opowiem wam w innym odcinku o tym, dlaczego Afryka jest nadal biedna. Jednak wracając, mówi się, że w ciągu roku, max 2 do 3, ceny żywności, dosłownie każdej żywności, jakiejkolwiek byście nie tknęli, polecam o minimum 25% w górę. Więc jak widać, moje filmy o Wielkim Resecie, czy te straszne, katastrofalne filmy, jednak mają rację bytu. Tak samo ten o sztucznym mięsie. To, co się tam działo, było spekulowane przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2015 roku. Na Światowym Forum Ekonomicznym w zasadzie podczas tak zwanego Food Chain Reaction, The Global Security Game. To już się dzieje. To jest prawda. To wszystko jest rozważane. No to dzieje się na naszych oczach, o to mi chodzi. Zmiany klimatyczne, wirus celebryta ucinający łańcuchy dostaw, a teraz konflikty zbrojne. Ale dobra, zmieńmy na moment ten kanał w taki agrobiznes i zobaczmy, jak wzrosły ceny pszenicy i oleju słonecznikowego przez ostatni rok. Uwaga, jest to kolejno 33% i 60%, a to będzie się pogłębiać i iść bardziej w górę. A co więcej, mamy recesję, czyli zwijanie się gospodarki. No kraje zaczynają strzec swoich rezerw jedzenia na przyszłość. Ale wróćmy do olejów, do pieczywa i do pieczenia na przykładzie właśnie oleju słonecznikowego. Bo Rosja i Ukraina razem wzięte przewodzą w produkcji właśnie
tego surowca na świecie. Razem robią ponad 75% światowej produkcji oleju słonecznikowego. Rozumiesz to? To praktycznie monopol. Jednak dobry news jest taki, że ten produkt Rosja i Ukraina na właśnie olej słonecznikowy jeszcze bana nie dała. Nie dała, ale jest inny problem. 3 miliony ludzi wyparowało z Ukrainy. Brak siły roboczej. Nie ma kto tego oleju robić. Spada produkcja i teraz największa jazda, bo uważajcie, 90% oleju słonecznikowego w Indiach jest z Rosji i Ukrainy. Ceny wzrosły o 32 rupie, więc Indie mają długoterminowy problem z olejem. Niby Hindusi mówią, że chill, bo ten olej słonecznikowy stanowi tylko 10% konsumpcji. Reszta to olej palmowy i sojowy. No ale dobra, to jest problem Indii. My widzimy to m.in. po cenach oleju rzepakowego. Ja ostatnio go kupowałem w okolicach Dychy. A co najciekawsze, wielu ludzi myśli, że taki olej kokosowy jest wyjątkowo drogi. No nie jest, jest w podobnej cenie co teraz ten rzepakowy, a stanowi zdrowszą wersję tego oleju, więc może warto to rozważyć jako zamiennik na te trudne czasy. Jednak wracając, problemem Indii, dla nas jest ważniejsza inna kwestia, która dla naszego kraju jest, no powiedziałbym, że nawet kluczowa, a mianowicie cukier. Cena cukru rok do roku wzrosła o około 20%. Rosja i Ukraina to nie liderzy, jeśli o to chodzi, jednak konflikt stał się paliwem dla tej niepewności, dla baniek spekulacyjnych. Niepewności właśnie powodującej wzrost cen. Zobaczcie, to jest pszenica, olej i cukier. To są dobra, które każdy ma na swojej jakiejś takiej miesięcznej liście zakupów. Minimum raz w miesiącu je kupuje. No dobra, my damy radę. Ale co z krajami, które to wszystko eksportują? Chodzi o kraje takie jak Jemen czy Libia, które swoje pożywienie opierają właśnie na eksporcie. Ceny ropy i gazu to nie tylko ceny jazdy naszych Passatów B5 czy Audi. To też ceny nawozów sztucznych. Już teraz mówi się o tym, że ich cena wyskoczyła astronomicznie, a rolnikom, nawet tych z moich okolic, bardzo często mówią o tym, że no nie opłaca się nam siać. W opisie możecie zobaczyć kilka highlightsów, o których mówi Unia Europejska, między innymi tych z Agrohojte, czy oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej, która mówi o tym, że generalnie będą spore dotacje dla rolników, po to, żeby zaczęło im się, uwaga, cytuję, opłacać siać. Będziemy też próbowali zrównoważyć te ceny. Konflikt zbierze swoje żniwa. Jak nie teraz, to za rok. Jak nie za rok, to za 2 lata. Ale zbierze na pewno. W cenie żywności. A propos żniw, to na moim drugim kanale, który już teraz wystartował, swoje żniwa zbiera Leatherface w teksańskiej masakrze piłą spalinową. Tej netflixowej teksańskiej masakrze. Zapraszam tam na jak przeżyć teksańską masakrę piłą spalinową. Bajo!